Myślę, że ta pieśń zachęciła nas do modlitwy, do tego, abyśmy nasze oczy zwrócili ku Bogu. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, mówi Boże Słowo, którzy postępują według Słowa Pańskiego. Błogosławieni ci, którzy stosują się do Jego napomnień i którzy Go szukają z całego serca. Ci są błogosławieni. My szukamy błogosławieństwa, modlimy się o błogosławieństwo, a błogosławieństwo leży na, można by tak powiedzieć, przed nami. Bo błogosławieni są ci, którzy postępują według Słowa Pańskiego. Mamy Słowo Boże, mamy wzór postępowania, więc możemy postępować według Jego napomnień. Błogosławieni, którzy stosują się do Jego napomnień i szukają Go z całego serca. Z całego serca. Nie połowicznie, ale którzy Go szukają z całego serca. Psalmista mówi, z całego serca szukam Ciebie, nie daj mi zboczyć od Twoich przykazań. W sercu moim przechowuję Twoje słowo, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Jak wygląda Twoje serce? Bóg wie, jak wygląda Twoje serce. A Ty, bracie i siostro, przyjrzyj się swojemu sercu. Jak wygląda Twoje serce? Czy Twoje serce jest oddane Panu Jezusowi Chrystusowi? Czy możesz powiedzieć, że z całego serca szukam Ciebie? Z całego serca szukam Boga, Boga żywego. Błogosławiony Tyś, Panie, naucz mnie Twoich ustaw. Raduję się z drogi, którą wskazują mi Twoje ustawy, jak z wielkiego bogactwa. Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. Mam upodobanie w przykazaniach Twoich. Nie zapominam Twojego słowa. Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność Twojego słowa. Dusza moja omdlewa ustawicznie z tęsknoty za Twoimi prawami. Czy my możemy, czy Ty, bracie i siostro, możesz podpisać się pod tymi słowami? Czy to jest rzeczywistość w Twoim życiu? Tak jak mówi psalmista. Dusza moja omdlewa ustawicznie z tęsknoty za ustawami Twoimi, za Twoim słowem. Ustawy Twoje są moją rozkoszą, doradcami moimi. Jak zachowa w czystości młodzieniec swoje życie? Szczególnie myśląc o dzisiejszych czasach. Jak młody człowiek, czy może każdy człowiek, zachowa swoją czystość swojego serca, gdy przestrzegać będzie Twojego słowa? W sercu moim, mówi psalmista, przechowuję Twoje słowo, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Kiedy tak będziemy czynić, Słowo Boże mówi, wtedy się nie zachwiejemy. Niech te słowa dodają nam dzisiaj otuchy, bracia i siostry, abyśmy żyli według Słowa Pańskiego. Bo Słowo Boże, Słowo Pańskie jest jak miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, one jest zdolne osądzić zamiary i myśli serca. A więc mamy Boże Słowo, które ma moc i żyjmy Bożym Słowem. Niech Boże Słowo będzie autorytetem w naszym życiu. I dzisiaj też będziemy słuchać Bożego Słowa. Miejmy serca otwarte na słuchanie Bożego Słowa. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje Słowo. Dziękujemy Ci za to, że Twoje Słowo nie jest puste, ale ono wykonuje Twoją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałeś. A więc, Ojcze, sprawiaj w nas, abyśmy dzisiaj mieli otwarte uszy do słuchania Twojego Słowa. Otwieraj nasze oczy, nasze serca na słuchanie Twojego Słowa.
i bądź w tym wszystkim uwielbiony i wywyższony. Nasz Boże i Panie. Amen. Amen. Kto by nie chciał być jak mistrz? Tak sobie pomyślałem. Tylko w tym refrenie są takie dwa ważne słowa. Wierny, pokorny, to jest drugie, a trzecie, odważny, jak on. To znaczy nie głośny, nie mocny, ale odważny. Odważny w tym, żeby zaświadczać o prawdzie. Odważny tym, żeby mówić o Bogu. A w dzisiejszym świecie takiej odwagi nie lada potrzeba, żeby mówić o Bogu. Wczoraj, kiedy oglądałem jeden z finałów biegu lekkoatletycznego, jeden z zawodników na koniec zerwał swoje nazwisko i coś z tyłu napisał. Wiecie co? Jezus moim Panem. Bardzo szybko oczywiście jego twarz znikła z ekranu. Ale kto szybko czytał, on to napisał jednym ciągiem. To mógł zobaczyć to takie słowo. Czy można chyba to jeszcze w internecie znaleźć? Być może nie do końca to jest widoczne, ale tak to, tak właśnie ludzie mówią. Słucham cię. W telewizji niemieckiej jedna niemiecka lekkoatletka na głos powiedziała, że Jezus jest jej Panem, jest Bawcem. A to tak, to też już słyszeliśmy. Też już słyszeliśmy, o świadectwie, które w niemieckiej telewizji padło, też już słyszeliśmy. To jakiś czas temu było, ale wczoraj na koniec właśnie igrzysk, ostatni bieg to już był panów w tych igrzyskach i takie świadectwo na cały świat. A nie wiem, czy śledziliście w ogóle te igrzyska i sam ich początek, szczególnie w naszym kraju, jednemu redaktorowi strasznie się dostało za jego wypowiedź na ten temat. Na temat tych igrzysk, na temat tego, co się dzieje, na temat tego, co się w świecie dzieje. Myślę, że daleko z prawdą się nie mijał. Natomiast wyciągnięte czasami słowa z kontekstu i nie do końca zrozumiałe prowadzą tylko do jednego, do wrogości i do agresji. I tak też się często dzieje. Poniekąd też dzisiaj chciałbym się tym zająć. Ale tylko gdzieś, wiecie, tak powoli. Bo naprawdę chciałbym się oczywiście zająć tym, do czego dzisiaj jesteśmy nawoływani od samego początku przez Boże Słowo, czyli do patrzenia w siebie. Do przyglądania się nie tyle sobie w lusterku, jak wyglądam i jak się prezentuję, ale do przyglądania się sobie w kontekście mojej relacji z Bogiem, mojej relacji z Panem, ze Zbawicielem. Bo kto by nie chciał być jak mistrz? No każdy by chciał być jak mistrz, szczególnie jak ten mistrz, jak nasz Pan Jezus Chrystus. Ale z drugiej strony, kiedy przyjrzymy się Jego życiorysowi, Jego chodzeniu po ziemi i zdamy sobie z tego sprawę, jakie były problemy Jego dnia codziennego w stosunku z różnymi ludźmi, w stosunku z Jego najbliższymi uczniami, to na pewno się chce? To na pewno się tego chce? Ile różnego rodzaju utarczek, ile różnego rodzaju przeciwności spotykały Go, kiedy wchodził do jednego, drugiego, trzeciego miasta? Gdzie ci, którzy w tym czasie rządzili, którzy w tym czasie sprawowali władzę, stawali nie tylko w jakiejś bocznej opozycji do niego, ale występowali przeciwko niemu jawnie, wyrzucając go niejednokrotnie z miejsc, w których się pojawiał, albo też zawiązując spisek, który miał na celu co? Pozbawienie go życia. Dlatego ten idylliczny obrazek mistrza, który czasami może sobie malujemy, nie do końca taki jest. I kiedy śpiewamy taką pieśń, kiedy mówimy takie słowa, a jesteśmy coraz starsi, nie tak jak te dzieci, które to śpiewają, to fajnie by było, żebyśmy my przynajmniej już zaczęli myśleć o konsekwencjach tego, co mówimy i o konsekwencjach tego, w czym się znajdujemy. Ja właściwie to dzisiaj chciałbym mówić zupełnie o czymś innym, czyli o wdzięczności. Ale też o takich różnych rzeczach, które temu mogą towarzyszyć. Opowieści o wdzięczności w Ewangelii jest bardzo dużo, tak? Pamiętacie kobietę, kiedy Pan Jezus przychodzi do domu faryzeusza, kobieta, która przychodzi, zbija ten słoik, ociera stopy Pana Jezusa swoimi włosami, zrasza je swoimi łzami. Pan Jezus mówi, dużo jej darowano, dlatego taki jej jest wyraz jej wdzięczności, tak?
Pamiętacie Zacheusza, tak? Wszedł na drzewo, zobaczył Pana Jezusa. Pan Jezus go ściągnął z tego drzewa, darował mu wszystkie grzechy. Ten zrobił wielką imprezę na całe miasto i wszyscy się dowiedzieli, że w jego życiu nastąpiły wielkie zmiany. I tych opowieści jest cała masa. Ja dzisiaj też chciałbym do jednej z nich nawiązać, kiedy będziemy mówić, a chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli czemuś takiemu właśnie temu zjawisku wdzięczności. Bo czymże wdzięczność jest? To jest taki stan, w którym się znajdujemy wtedy, kiedy doświadczymy łaski, kiedy jesteśmy obdarzeni uwagą, zostaje nam wyświadczone dobro, które nawet przewyższa nasze wyobrażenie, tak? I w takim położeniu, w jakim jesteśmy, nie wyobrażamy sobie, że takie dobro może nas spotkać i wtedy rodzi się w nas wdzięczność, tak? Czy wdzięczność jest tylko stanem takiego zachwytu z tego, że dostaliśmy taką łaskę? Wdzięczność ma taki mechanizm działania. Jaki ten mechanizm jest? Wiecie jaki czy nie? Wiecie dobrze. No chyba, że jesteście niewdzięcznikami. O co nikogo nie podejrzewam. Jak jestem komuś wdzięczny, to co? Chcę się? Odwdzięczyć. Odwdzięczyć. A co to znaczy się odwdzięczyć? Czyli w jakiś sposób coś dobrego zrobić dla tego kogoś, kto mi tego dobra dostarczył. Kto mi tych wspaniałości dał. Dziś nieco o wdzięczności, do czego ona prowadzi, ale też trochę o posłuszeństwie, o lęku, o strachu i o nieodwracalnych zmianach w życiu człowieka, jeżeli zechcecie chwilę posłuchać. Kontekstem naszych dzisiejszych rozważań niech będzie Ewangelia Łukasza, 8 rozdział. Jakbyście chcieli sobie ten tekst otworzyć, to jest 8 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety od 26 do 39. Jak ktoś zagląda na naszą grupę, to werset 39 w tym tygodniu wyemitowałem na naszej grupie z takim pragnieniem mówić o rzeczach ważnych. To jest właśnie to. O czym mówi ta historia, do której chciałbym się dzisiaj odwołać i na temat, na podstawie której chciałbym porozmawiać z wami troszeczkę o wdzięczności. To jest ten moment, kiedy Pan Jezus przypływa do krainy Gerazyńczyków, tak? Tam dopływa, zabiega mu drogę człowiek opętany, Pan Jezus wygania z niego demony, one wstępują w stado świń, te wszystkie rzucają się do wody, toną, no i właśnie później się coś tam dzieje. Ale pozwólcie, że całość przeczytam, żeby ten kontekst może i cały obraz tej sytuacji złapać. I dopłynęli do krainy Gerazyńczyków, która leży naprzeciw Galilei. To jest umiejscowienie, gdzie się znalazł Pan Jezus z uczniami. Gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed nich i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę cię, nie dręcz mnie. Gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami, trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus: jak ci na imię? Ten rzekł: Legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań, a było tam duże stado świń pasące się na górze. I prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść. I pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Pasterze zaś, którzy zobaczywszy, co się stało, uciekli i donieśli o tym w mieście i po wioskach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany. I prosiła go cała ludność okolic gerazeńskich, by odszedł od nich, gdyż ogarnął ich wielki strach. Wtedy on wsiadł do łodzi i zawrócił. A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go, aby mógł z nim być. Lecz on odprawił go, mówiąc: wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. I odszedł, rozpowiadając po całym mieście
jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Pan Jezus i uczniowie po burzliwych przeżyciach na jeziorze docierają do krainy Gerazyńczyków, bo jak czytamy tą historię troszeczkę wcześniej, to jest ten moment, kiedy oni płyną przez jezioro, zrywa się burza, to jest ten moment, kiedy Pan Jezus zasnął w łodzi, uczniowie go budzą, nie obchodzi ci to, że giniemy, wtedy wszystko, prawda, ucicha i oni dobijają do brzegu. To jest ten moment. Długo ten spokój, jak widzicie, nie trwał, bo jak tylko dobili do brzegu, naprzeciwko Pana Jezusa wybiega człowiek opętany przez demony. To opętanie, jak wyglądało, to ta historia troszeczkę opisuje. Nieubrany, ganiający, będący zagrożeniem dla siebie i dla otoczenia, nie mieszkający w domu, mieszkający w grobowcach, włóczący się po pustyni. Zobaczcie, jaki musiał być przerażający obraz tego człowieka dla każdego przeciętnego zjadacza chleba. Jak musiał wyglądać ten człowiek, gdybyś go spotkał? Czy sobie w ogóle jesteś w stanie wyobrazić kogoś w takim położeniu? Dzisiaj oczywiście ludzie są w różnego rodzaju spętaniach, w różnego rodzaju położeniach, ale z tak jawnym i tak mocnym uzewnętrznianiem, powiedzmy sobie, tej agresji czy tego opętania rzadko się spotykamy, a większość z nas w ogóle. Więc zobaczcie, ktoś taki zabiega Panu Jezusowi drogę. Pan Jezus oczywiście w pierwszej kolejności nie nawiązuje kontaktu i nie nawiązuje korespondencji z tymże człowiekiem, bo ten człowiek nie ma sił w ogóle na cokolwiek. On jest targany złymi duchami, jego życie jest całkowicie podporządkowane temu złemu, które w nim panuje. Pan Jezus opanowywuje to zło. Pan Jezus wyrzuca to zło z życia tego człowieka. Pan Jezus usuwa te złe duchy, nawiązuje z nimi kontakt. One przerażone proszą tylko o jedno, by nie musiały zaraz odejść w otchłań, ale znajdują się tam niedługo później poprzez to, że wstąpiwszy w stado świń, wszystkie toną w otchłaniach wody i jeziora. I wtedy dopiero uzyskujemy ten obraz, o który mi chodzi. Następuje spokój. Kiedy przychodzą ludzie zobaczyć, co się stało, bo pasterze, którzy paśli to stado świń, zobaczyli wszystko, co się działo, przerażeni uciekli do miasta, do wsi, do okolic i wszystkim opowiedzieli, co się takiego stało. Przychodzi tłum ludzi, kolejny tłum. Od jednego tłumu Pan Jezus odpłynął, po tamtej stronie przypływając tutaj. Tutaj znowu schodzi się tłum, ale jakże ten tłum jest inny od tego, z którym Pan Jezus miał dotychczas do czynienia. Tamten cały czas na Niego napierał, tamten przynosił do Niego swoich chorych, tamten przynosił do Niego wszystkich, którzy się źle mieli. Ludzie przychodzili, słuchali Pana Jezusa, byli karmieni. To był ten czas i to był ten tłum. Od tamtego Pan Jezus odpłynął. Tutaj staje naprzeciwko ludzi, którzy, jak czytamy, są wylęknieni, wystraszeni i zupełnie nie rozumieją tego, co się stało. A kiedy tego człowieka, którego znają z tego, że go niejednokrotnie łańcuchami wiązali, żeby się nie szarpał i nie rzucał na siebie i na otoczenie, żeby nikomu ani sobie krzywdy nie zrobił, a on te łańcuchy i tak zrywał, widzą go siedzącego ubranego, spokojnego, przy zdrowych zmysłach. Nie jeden z nas chciałby zrozumieć, co się stało. Oni, mam wrażenie, nie chcieli wtedy zrozumieć tego, co się stało. Oni się po prostu Jezusa wystraszyli. Wystraszyli się całej tej sytuacji. Wystraszyli się tej mocy, która była potężniejsza od tego, co tym człowiekiem przez całe życie targało. Wystraszyli się tego, który tą moc ze sobą na ich brzeg jeziora przywiózł. Oni wystraszyli się tego, który przyszedł i który stanął na ich ziemi i przyniósł zupełnie nowy porządek. Przyniósł zupełnie nową rzeczywistość. Rzeczywistość, która zabiera obciążenia, zabiera różnego rodzaju spętania i uwalnia ludzi nawet takich, którzy są dla przeciętnego człowieka w stanie beznadziejnym. Tej mocy i tego Jezusa oni się przestraszyli. Tej mocy i tego Jezusa oni nie mogli i nie chcieli w tym
tym czasie zrozumieć. Całe miasto przychodzi zobaczyć, co się stało. Świadkowie opowiadają, co się wydarzyło. Widzą zdrowego. Przestraszyli się tego, co zobaczyli. Lękiem zostały napełnione ich serca. A kiedy popatrzyli na Pana Jezusa, nie mogli uwierzyć, że ten przychodzi w imię Boże. Ten lęk dzisiaj w XXI wieku, kochani, też jest lękiem powszechnym. Ludzie nie rozumiejąc, nie chcąc wyjść poza ramy swojego, dzisiaj myślę, dominującego stwierdzenia, wierzę w to, co widzę, nie są w stanie pojąć, że świat nie funkcjonuje jedynie w sferze rzeczy widzialnych. Dzisiaj wielu ludzi mówi, że tylko to, co się da udowodnić, to, co da się dotknąć, to, co jest namacalne, to są rzeczy, które są prawdziwe, rzeczywiste. Stąd też różnego rodzaju problemy, kiedy wkraczają treści pozacielesne w życie dzisiejszego świata. Kiedy wkraczają treści duchowe, kiedy wkraczają te treści światopoglądowe, ludzie nie chcąc w żaden sposób zmieniać swojego status quo, bo przecież jest mi dobrze, żyję bezpiecznie, dostatnio, mam pracę, mam ugruntowaną pozycję w takim, a nie innym towarzystwie. Nie muszę niczego zmieniać, więc wtedy, kiedy przychodzi coś, co to chce zmienić, coś, co chce to dopełnić właśnie tą sferą duchowości, ludzie reagują dokładnie tak, jak te 2000 lat temu. Strachem, obawą, niechęcią, wręcz wrogością. Dlatego co słyszy Pan Jezus? Dziękujemy. Dobrze, że jesteś. Fajnie, że uzdrowiłeś naszego sąsiada. Co usłyszał? Odejdź. Odejdź. Wynieś się od nas. Nie chcemy mieć z Tobą nic wspólnego. To usłyszał Pan Jezus, kiedy stanął na brzegu, kiedy uzdrowił człowieka, kiedy jego życie uratował. Jego sąsiedzi, może i jego rodzina, którzy w tym tłumie byli, mówią mu: idź stąd. Nie chcemy mieć z Tobą nic wspólnego. Reagując w ten sposób, niczym się nie wyróżnili, a w dzisiejszych czasach też nie byłoby zapewne inaczej. Mając utarte i pokładane porządki w mieście, nie chcą i nie są zainteresowani dokonaniami Pana Jezusa, stąd strach. To strach przed nowym, przed koniecznością wysiłku zrozumienia, przeanalizowania tego, co się stało. No bo trzeba by było zrozumieć, nie? Dlaczego tak się stało. Kim jest ten, który przyszedł i który dokonał takich rzeczy? Pewnie też konieczne byłyby zmiany w sferze duchowej ludności tego terenu, a tego nie chcieli, więc ta decyzja odejdź. Więc ta decyzja idź sobie. No bo po co coś zmieniać, jak coś funkcjonuje, prawda? Tak przecież działa nawet dzisiejszy świat. No i tutaj właśnie dochodzimy do sfery wdzięczności, jeżeli pozwolicie trochę. Co dzieje się dalej? A mąż ten, z którego wyszły demony, prosił go. Prosił go, by mógł być z nim. Prosił go, by mógł być z Jezusem. To naturalne, że chcemy być blisko tego, kto nam pomaga, kto nas chroni, dzięki komu zmienia się na lepsze nasze życie. Kiedy zostajemy uwolnieni z naszych problemów, spętań i tym podobnych rzeczy, prawda? To jest naturalne, że ten człowiek chciał być blisko tego, który uratował go z beznadziejnej sytuacji, bo ten człowiek wcześniej nie żył. Był postacią, która była we władzy zupełnie innej siły, złej siły. On nie miał życia. On nawet nie egzystował, on po prostu był nośnikiem złego pośród swoich sąsiadów, pośród swojej rodziny. Jezus to zmienił, więc naturalnym dążeniem tego człowieka, kiedy znalazł się bezpieczny, było chcenie bycia z Jezusem. Nie chciał z Nim zostać, nie chciał się z Nim spotykać. Czytamy, chciał z Nim być.
być. Czyli być zawsze. Być przez cały czas. To naturalne, że on chce być blisko Jezusa. Bo przy Jezusie czuje się bezpieczny, czuje się uwolniony. Jest mu lżej. Czuje, że wie, że to, co jest złe, dzięki Jezusowi jest już za nim. Tego już nie ma. Więc nie ma nic dziwnego w tym, że on nie chce być gdzie indziej, tylko chce być z nim, z Jezusem. Takie pytanie dzisiaj, bo Lucjan lubi stawiać pytania, ja też czasami. Takie pytanie do nas dzisiaj jest, czy ty doświadczyłaś kiedyś jakiegoś uwolnienia? Czy Jezus jest tym, który ciebie z czegoś uwolnił? I kolejne takie pytanie, które mi się nasuwa, to czy potrzebą twojego serca jest bliskość z Nim? To znaczy, czy chcesz być z Nim? Czy masz taką potrzebę? Czy masz być potrzebę z tym, który ciebie uwolnił? Czy masz być potrzebę z tym, który uczynił twoje życie pełniejszym? Albo inaczej, który w ogóle podarował ci życie? Bo to, co było przed spotkaniem z Jezusem, można nazwać egzystencją, ale nie życiem. Bo życie jest w Nim i z Chrystusem ono wkracza w naszą codzienność. Czy masz takie pragnienie, jakie było właśnie w tym człowieku? On miał bardzo ciężkie przeżycia. On miał bardzo ciężką sytuację i on chciał być tylko z Jezusem, nigdzie więcej. Czy my chcemy? Czy ty chcesz być z Nim? Ten człowiek był śmiertelnym zagrożeniem dla siebie, dla otoczenia. Od tego Jezus go uwolnił. To, co było przed spotkaniem z Panem Jezusem, było koszmarem, który nie pozwalał mu na normalne funkcjonowanie. Jezus to zabrał. Jezus to zabrał. On tego człowieka wyzwolił. Efektem tego jest wdzięczność. Wdzięczność, która nakazuje temu człowiekowi pozostać przy poznaniu Jezusie. Ale tu dochodzimy do kolejnej części tej historii. Jest decyzja Zbawiciela. Pan Jezus zareagował na jego słowa. Lecz on odprawił go, mówiąc. Kluczową w tej historii jest decyzja Pana Jezusa, ale on go odprawił, mówiąc: idź do swego domu i rozpowiadaj. Idź do swego domu i rozpowiadaj. Widząc reakcję mieszkańców tej ziemi, Pan Jezus nie zamierzał ich przekonywać. Nie zamierzał z nimi dłużej pozostawiać i w jakikolwiek sposób docierać do nich, ponieważ oni byli nim przestraszeni. Najważniejszy argument, by oni mogli uwierzyć, był w osobie tego uzdrowionego człowieka. Więc tego uzdrowionego człowieka Pan Jezus pozostawia z nimi. I ten ma pozostać tutaj. Mało ma wrócić do domu, do rodziny. I tak się zastanawiałem przez chwilę, czy ten człowiek mógł się przestraszyć tego, co mu powiedział Pan Jezus. Zabrał ode mnie całe zło. Jest mi teraz tak dobrze. Jestem teraz u Jego stóp. Ja chcę Go słuchać. Ja chcę mieć z Nim cały czas społeczność. A On mówi: wróć do domu. I mało tego, każe mi mówić o tym, co zrobił z moim życiem. Myślę, że się przestraszył. Ludzie tutaj znają Go. Znają go jako niebezpiecznego wariata i mimo, że wiedzą, że teraz jest dobrze, mimo, że całe miasto zostało tego dnia, właściwie to całe miasto tego dnia zostało uwolnione od demonów, nie tylko ten człowiek, tak? Bo przecież on był szarpany, on latał, on biegał i wszyscy się go bali. Całe miasto, całe miasteczko, cała okolica była steroryzowana jego postępowaniem. Jezus nie tylko jego uwolnił z demonów, ale całe to miasto, całą okolicę uwolnił. Podarował im wolność od tego uciążliwego towarzystwa złych duchów. Wszystko, co zostało uwolnione z tego, co złe,
paradoksalnie popadło w co? W strach. To jest niesamowite. Nie było w tych ludziach radości, ani wdzięczności, tylko zapanował w nich strach. Jedynym pierwiastkiem wdzięczności w tym całym okręgu był ten jeden człowiek. Był ten jeden, jedyny uzdrowiony człowiek. On teraz ma między nimi wszystkimi wystraszonymi, wylęknionymi pozostać jako świadectwo Bożej mocy. Ale ta wdzięczność. To wdzięczność to ta zmiana, która dokonała się w życiu tego człowieka, ona doprowadza do jeszcze jednego mechanizmu i do ważnej cechy w życiu człowieka, o którą tak czasami często zabiegamy. Do posłuszeństwa. Do posłuszeństwa. Do posłuszeństwa. Pan Jezus mówi, wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. Co robi człowiek uzdrowiony? I odszedł rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Uzdrowiony mimo wielkiego pragnienia poznawania Pana, bycia przy Nim, czerpania poczucia bezpieczeństwa od Jezusa, niemal od razu zostaje posłany do swoich domowników, współmieszkańców. Nie było żadnej karencji, nie było kilku dni, nie było kilku lat, kilku miesięcy szkolenia u Jezusa, nie. Moment uzdrowienia, moment uwolnienia i wysłanie. Idź do swojego domu, opowiadaj o tym, co Bóg ci uczynił. Nie musisz robić nic więcej. Opowiedz o tym, co ciebie spotkało. Jezus posyła go do domu z jasnym poleceniem. Opowiedz, jakie rzeczy uczynił tobie Bóg. Powiedz nie tylko, co się stało, ale powiedz, kto za tym stoi. Takie złożenie świadectwa, wskazanie na Boga jako na źródło zmiany, to pozwoliło temu człowiekowi wrócić do domu i do społeczności miasta. Ponieważ człowiek ten składał świadectwo w swoim mieście i wielu to usłyszało, wielu się dziwiło. Według Marka mówił w całym Dziesięciogrodziu. A to był region. To nie było jedno miasteczko. To był region składający się z wielu miejscowości, mieścinek, miast. I ten człowiek chodził po tych wszystkich miejscowościach. Być może był zapraszany z czasem. Chodził i mówił tylko o tym, co go spotkało. I kto tego dokonał? Co go spotkało i kto tego dokonał? I właściwie niczego więcej Bóg od nas nie oczekuje. Jeżeli staje na naszej drodze, dlatego zapytałem, czy kiedykolwiek zostałeś z czegokolwiek uwolniony. Czy kiedykolwiek doznałaś tej łaski działania Chrystusowego w twoim życiu. I Pan Jezus mówi od razu, no to jeżeli tak, to idź. I zobaczcie, gdzie posyła najpierw tego człowieka. Idź do domu swojego. Idź do swoich najbliższych i to im powiedz, to im pokaż, to im przekaż, że Bóg zmienia twoje życie. My mamy dzisiaj różnego rodzaju problemy, kiedy się nawracamy tak pojedynczo w towarzystwach naszych rodzin. Kiedy budzimy sensacje, kiedy budzimy różnego rodzaju zdumienie ludzi. Kiedy to jest nie efekt jakichś kolejnych pokoleń, ale nagle jeden taki wyskakuje gdzieś w całej rodzinie tradycyjnej i nagle okazuje się być człowiekiem wierzącym. Jakie to zdziwienie? Jaka to czasami reakcja strachu? Tak. Nie tylko zdziwienia. Strachu, czasami wrogości. Spotkałem się w moim życiu wtedy, kiedy się nawracałem. A cała rodzina była w tradycji. Ale później Pan Bóg, zmieniając moje życie, zmieniał też życie, podejście w ogóle rodziny, a też zmieniał życie poprzez to, że i moja mama uwierzyła i przyjęła chrzest wiary jakiś czas temu. Bóg zmienia życie każdego z nas i daje nam możliwość pokazywania, świadczenia o tym, jak to jest. Ale musimy pamiętać o tym, żeby zaświadczać o tym, kto dokonuje zmian w naszym życiu. Kto jest motorem, treścią i sprawcą tych wszystkich rzeczy, które się w naszym życiu dzieją. Czyli musimy być w prawdzie. Jeżeli chcielibyśmy odnieść się do tego, jaki wpływ miało świadectwo tego człowieka uzdrowionego
uwolnionego przez Pana Jezusa, to być może ilustracją może być Ewangelia Marka. Bo jeżeli zajrzymy później do 7 rozdziału tejże Ewangelii i zobaczymy 31-37 werset, to znajdziemy tam taki obraz, posłuchajcie. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie, środkiem ziemi dziesięciogrodzia, jak wtedy zareagowali mieszkańcy na przyjście Pana Jezusa? I przywiedli do Niego głuchoniemego i prosili Go, aby położył nań rękę, a wziąwszy Go na bok od ludu, osobno włożył palce swoje w uszy Jego, splunął i dotknął Jego języka i spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do Niego: Efata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy Jego i zaraz rozwiązały się więzy Jego języka i mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą, a niemi mówią. Jaki jest ten obraz? Przy pierwszym spotkaniu powiedzieli: odejdź stąd. Ale ten człowiek chodził i mówił, cały czas mówił, czego Jezus dokonał w jego życiu. Dochodziły też do nich inne szczępki z informacji z innych miejsc. I kiedy Pan Jezus pojawia się znowu w tym regionie, oni sami przyprowadzają do Niego głuchoniemego. Jakie jest ich podsumowanie działalności Jezusa? Dobrze wszystko uczynił. Dobrze wszystko uczynił. Od strachu do zaufania. Taka jest droga dla każdego, kto zechce zanurzyć się przynajmniej trochę, a potem już bezkreśnie w duchową rzeczywistość istnienia człowieka. Wdzięczność to nie tylko przywiązanie emocjonalne do osoby, która nam wyświadczyła dobro. Wdzięczność to również szacunek dla dobroczyńcy, który może być okazywany na różny sposób. W tym konkretnym przypadku, jeżeli pozwolicie, takie moje obserwacje są. Wdzięczność wyraża się w posłuszeństwie, kiedy Jezus powiedział: pozostań. Ten człowiek został. Po drugie, to wierność. Opowiadaj, co się stało. I on to robił przez cały czas. Po trzecie, prawda. Bóg jest sprawcą zmian w twoim życiu. Mów o tym, czego dokonał Bóg w twoim życiu. I on to robił. Poszedł tam, gdzie go Jezus posłał, robił to, co mu kazał i wskazywał na Boga jako sprawcę zmian w swoim życiu. Co jest celem dzisiejszej mojej refleksji, drodzy bracia i siostry? Pomóc nam zajrzeć w siebie i popatrzeć na naszą relację ze Zbawicielem. Właśnie do tego bym chciał nas przekonywać. Przyglądać się sobie i zobaczyć, czy wszystko jest w należytym porządku. To znaczy, czy nie jest tak, że cały czas siedzimy dzisiaj u stóp Pana Jezusa i cieszymy się tym, że możemy Go słuchać. Cieszymy się, że możemy się doszkalać. Cieszymy się, że możemy po raz kolejny rozkoszować się tym, co On ma nam do powiedzenia. Czerpiemy z tego bezpieczeństwo. Czerpiemy z tego dobre samopoczucie. Czerpiemy z tego zbudowanie. Ale między tym wszystkim Pan Jezus co jakiś czas mówi: idź. Złóż świadectwo. Zrób to, zrób tamto, zaangażuj się. I pytanie moje jest dzisiaj takie, czy nasza wdzięczność, która jest w naszych sercach, jest na tyle mocna i na tyle żywa, że pociąga za sobą ten mechanizm, o którym dzisiaj tutaj czytamy. Czy jest w nas posłuszeństwo do tego, by usłuchać Chrystusowego wezwania i przyjąć na siebie tą rolę czy tą służbę, jaką na nas On przekazuje? Po drugie, czy jesteśmy w tym wierni? Czy łapiąc to w swoje ręce, robimy to w sposób należyty, wierny, z wszelką starannością, ze skupieniem, dokładnie tak, jak On tego chce, tak, jak On sobie tego wyobraża, ze skromnością, biorąc przykład z Jezusa. O tym niejednokrotnie ostatnimi czasy często tutaj mówimy. Po trzecie, czy jest w naszej służbie, w naszym składaniu świadectwa, w naszej codzienności, czyli w tym okazywaniu wdzięczności, w posłuszeństwie i wierności, czy jest w tym prawda? Czy to jest autentyczność?
czy ta prawda, czy te zasługi, czy te rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, przypisujemy jako sobie, czy Bogu jako Jego dar? Czy zgodnie z prawdą odnajdujemy Boże dary w naszym życiu? Przyglądać się sobie, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. Czy odebraliśmy łaskę od Pana, czy dostrzegliśmy Jego działanie, czy w naszym sercu zagościła wdzięczność i czy poszliśmy dalej zgodnie z wolą naszego Boga. Dlatego, że taka jest nasza rzeczywistość. Jemu nie chodzi o to, żebyśmy wysiadywali u Jego stóp i zachwycali się tylko tym, jaki On jest wspaniały. Jemu chodzi o to, żebyśmy od momentu, kiedy my doznaliśmy czegoś od Niego, uwolnienia, przebaczenia, czegokolwiek, z wdzięcznością w naszych sercach, w posłuszeństwie poszli i powiedzieli o tym innym. I nie tylko powiedzieli. Usłużyli też tym wszelkim darem łaski, którym zostaliśmy obdarzeni, a jesteśmy przebogaci wszyscy w różnego rodzaju umiejętności i możliwości. Być może dalej siedzimy bezpieczni, zadowoleni u Jego stóp, a On po raz kolejny mówi: idź, masz coś do zrobienia. Może Tobie też nakazuje powrót do Twojego pierwotnego otoczenia, do domu, do rodziny i składanie tam świadectwa. Być może zaniechałaś, zrezygnowałaś. Pamiętajmy, Bóg działając w naszym życiu działa z zamiarem Jego zmiany, zmiany sposobu naszego myślenia, sposobu reagowania, sposobu rozwiązywania codziennych spraw. Te zmiany, jeśli następują i są widoczne, to muszą być widoczne dla otoczenia. Ale otoczenie, żeby zrozumieć, musi wiedzieć, jakie jest pochodzenie tych zmian. Ludziom w tamtych czasach było to dane dzięki temu, że jeden z nich został uwolniony. I on im opowiedział, jak się to i za czyją sprawą stało. Jak my dzisiaj do tego podchodzimy? O czym opowiadamy jedni drugim? O czym opowiadamy, kiedy ludzie pytają być może o zmiany w naszym życiu? Czemu i komu przypisujemy to, co się w naszym życiu zdarza, to, co się w naszym życiu dzieje? W jaki sposób odczytujemy znaki Bożej obecności, znaki Bożej opieki, znaki Bożej ingerencji w naszą codzienność? Czy my widzimy, czy my słyszymy? Czy w tym, co Bóg nam daje, jest nasza wdzięczność? Ja wiem, że jest nam czasami ciężko. Mamy powody do narzekania. Mamy powody do tego, by czasami się nad sobą użalić. Ale pamiętajmy o tym, że w tym wszystkim jest On, który jest potężniejszy ponad to wszystko. Który, jeżeli mógł kogoś, kto w taki sposób istniał na świecie, z tego wszystkiego uwolnić, to nie ma rzeczy, której On by nie mógł zrobić. Nie ma sprawy, której On by nie mógł załatwić. Nie ma tego, czego On by nie mógł w naszym życiu, w naszym sercu przełamać. Myślę, że problemem dzisiejszego człowieka jest budowanie coraz większych murów naprzeciwko Bożej łaski i Bożego miłosierdzia. Człowiek się tak mocno obwarowywuje tak zwaną poprawnością polityczną, tak zwaną modą tego świata, tak zwaną dzisiejszą kulturą, że nie daje możliwości przyjść Jezusowi z Jego świadectwem do swojego serca. I ja też zdaję sobie sprawę z tego, jak każdy z nas, przeciętny chrześcijanin, ma trudno dzisiaj rozmawiając ze światem. Ale nie rezygnujmy. Bo jeżeli my nie zaniesiemy Bożego miłosierdzia temu światu, to nikt poza nami tego nie zrobi. Bóg nie grzmi dzisiaj z nieba i nie przemawia do ludzi bezpośrednio. Bóg robi to dzisiaj przez swoich wierzących. Przez tych, którzy są na ziemi. Przez tych, którzy pracują, leżą w szpitalach, robią zakupy. Nie wiem, co jeszcze można robić. Uczą się, tak? Przez tych wszystkich przemawia Bóg dzisiaj do świata. Dlatego nieważne, czy masz dzisiaj lat 14, 15, 60, 80, 34, 27, albo jeszcze, nie wiem, 55 na przykład. Nieważne. Bóg powołuje nas w różnym wieku, w różnym stadium naszego życia, ale po to, żebyśmy składali o Nim świadectwo. Nie siedź, ale idź i mów o tym, co zrobił z Twoim życiem Bóg. To ważne. Amen.